Dzisiaj uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Zawsze czytania są tak dobierane, żeby opisać postać, która jest czczona tego dnia. Dzisiaj Księga Przysłów mówi: błogosławiony ten, który mnie słucha, który każdego ranka czeka u drzwi i u bram moich, bo kto mnie znajdzie, znajdzie pełnię swojego szczęścia. Myślę, że Matka Boża właśnie w ten sposób postępowała. Ona słuchała, przetwarzała rzeczywistość, każdego poranka czekała na głos swojego Pana, a kiedy go znalazła, to po prostu wyśpiewała Magnifikat całym swoim życiem, całym swoim sercem. I za to ją kochamy.